Witamy Państwa bardzo serdecznie, połowa miesiąca już poza nami. No i my wracamy w tym miesiącu rzeczywiście do cyklu Kino Konesera, dlatego że mnóstwo bardzo ciekawych tytułów, ale jeden jest wyjątkowy. Dlaczego, to o tym Darek Romanowski zaraz Państwu powie. Dzień dobry, Darku. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. 22 Moja Siostra, a 29 Monster. To właściwie chyba powinienem powiedzieć, że dwa są wyjątkowe, chociaż jeden ten, który nam bliżej, czyli już 22, to wspomnijmy dlatego, że no właśnie, to jest akcent niezwykle ważny, nasz regionalny, prawda? Tak, to będzie opolska premiera filmu autorstwa opolanina. Jeszcze studenta Łódzkiej Szkoły Filmowej Wydziału Reżyserii Mariusza Rusińskiego, absolwenta jednego z opolskich ogólniaków, nakręcił film. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież zdolnych filmowców z Opola, Opolszczyzny mamy co najmniej kilkoro w ostatnim czasie. Natomiast Mariusz zrobił rzecz niezwykłą. Włączył kamerę, żeby pokazać swoją rodzinę i wielki problem, z jakim ta rodzina musi się zmagać. Uzależnienie młodszej siostry. Moja siostra. Tak brzmi tytuł tego niezwykłego, krótkiego dokumentu, tak, zrealizowanego w ramach programu Pierwszy Dokument. To jest kino bardzo odważne, bo niesamowicie prywatne, wręcz intymne. No, któż z nas chciałby pokazać to wszystko, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami naszych prywatnych domów? Szczere do bólu rozmowy, czasem krzyki, czasem wypominania. Kto jest winny tej sytuacji, że młodsza siostra sięgnęła w wieku 15 lat po narkotyki? Ten ból się tam przewija, prawda? Przerzucanie winy z jednego na drugiego członka rodziny, robienie takiego rozliczenia i to wszystko rejestruje kamera. Pierwsze pytanie, jakie sobie sam zadałem, jak Mariusz złapał dystans do czegoś, czego sam jest uczestnikiem? To przecież jego rodzona siostra, to przecież jego rodzice. Powiedział, że uratowali go współpracownicy. Operator, oświetleniowiec, montażysta, to oni pozwolili mu zachować taki zdrowy, bezpieczny dystans, żeby... Na ile oczywiście można w takiej sytuacji go zachować, prawda? Dokładnie tak. Nie chcę spoilerować treści tego filmu, ale w tych 30 minutach zawarte jest sedno, to jest taka wiwisekcja rodziny. Zwyczajnej, normalnej rodziny, w której nagle pojawia się poważny problem i w jaki sposób ta rodzina próbuje sobie z tym problemem poradzić, to jest, myślę, z jednej strony bardzo szczere do bólu, bardzo bolesne, ale także, myślę, w pewien sposób pouczające. Możemy z tego filmu, który nie jest żadnym, broń Boże, moralitetem, tam nie ma wskazywania winnych, tam nie ma pokazywania, co jest dobre, a co złe, czy ktoś zawinił bardziej, ktoś mniej, ale myślę, że zwłaszcza rodzice nastoletnich dzieci mogą sporo z tego filmu wynieść. Bardzo mocno intymne kino, pewnie nie dla wszystkich, bo wywołuje silne emocje, ale warto zmierzyć się z tym trudnym tematem. Tak, no i to też ja bardzo się cieszę, co podkreślamy często, że dobrze, że oprócz tradycyjnych, fabularnych filmów, pamiętasz, pojawiają się od czasu do czasu dokumenty. Były niezwykłe niektóre przecież, które omawialiśmy tutaj, zapraszając Państwa, więc cieszę się, że właśnie dzięki temu cyklowi można pokazać, a przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, to jest niezwykle ważny krok dla tego młodego twórcy, artysty, prawda, w ramach tego cyklu, ten pierwszy dokument, prawda, to jest coś, co później, no, mieliśmy świetnych dokumentalistów o polskiej, chociażby Pawła Woldana, wspominając z tych nieco kilku wcześniejszych dekad, świetnych ludzi, nie tylko kina fabularnego, o których mówimy teraz, prawda, Maślona i tak dalej, ale też właśnie i dokumentalistów, to jest niezwykle cenne. Tak, a tutaj Mariusz Rusiński, reżyser tego filmu, z jednej strony chciał dokonać takiej rodzinnej terapii i autoterapii na samym sobie, bo też nie zdradzę tu nic z treści filmu, jeśli powiem, że sam w pewnym momencie poczuł się winny tej sytuacji, że on, starszy brat, nagle opuścił rodzinny dom, poszedł na studia, zajął się zupełnie innymi sprawami, jak gdyby zaniedbał młodszą siostrę, przegapił ten ważny moment, rodzice też pewnie, ważny moment, kiedy córka, siostra, no, poszła w środowisko, w którym nie powinna się była znaleźć, starszych ludzi, którym wszystko jedno w życiu. I myślę, że to taka lekcja z jednej strony pokory dla nas wszystkich, szczerości dla twórcy, ale myślę też pomocna dłoń wyciągnięta do tych wszystkich, którzy mają podobne problemy. Problem, tak. A myślę, że takich jest rodzin niemało, prawda? Jest sporo.
To 22, proszę Państwa, kwietnia, natomiast miesiąc kończymy. No, dla niektórych oczywiście to jest bożyszcze kina, jeśli chodzi o reżyserię oczywiście. No, myślę, że Złodziejaszki to jest coś, co chyba każdy z nas zapamiętał na dobre i wpisuje się w to światowe kino tych bestsellerów. Mowa oczywiście o filmie Monster i o reżyserze, no, który się już na stałe zapisał, no bo na laureat Złotej Palmy, więc myślę, że tutaj aż specjalnie za dużo o filmie Monster nie trzeba mówić, chociaż temat też jest niezwykle ważny społecznie, tak w nawiązaniu do mojej siostry, tak jak mówisz. Tak, zdecydowanie. Hirokazu Koreda, no obecnie najwybitniejszy chyba, najbardziej ceniony japoński twórca filmowy, autor, tak jak powiedziałeś, Złodziejaszków, ale też jeszcze kilku innych filmów, chociażby Nasza młodsza siostra, Baby Broker, Jak ojciec i syn. No. To są filmy, pewnie już zauważyłeś, podejmujące wszystkie temat rodziny. Dlatego temu filmowi jest bardzo blisko do mojej siostry Mariusza Rosińskiego. Tutaj też mamy, za każdym razem w filmie Koredy mamy wiwisekcję innej rodziny. Rodzina, która musi się zmagać z innym problemem i w przypadku filmu Monster, problemem jest tak naprawdę pojęcie prawdy. Co to jest prawda? Gdzie leży? Czy zawsze po środku, jak niektórym się wydaje? Reżyser zastosował tym razem bardzo ciekawy zabieg, taki formalny, stylistyczny, mianowicie przedstawił fabularną treść tego filmu z perspektywy trzech głównych bohaterów. I ten film oglądamy jak swego rodzaju puzzle, które musimy w głowie poukładać. Niby te same wydarzenia oglądamy raz z perspektywy owdowiałej, młodej matki kilkunastoletniego syna, raz z perspektywy właśnie jej 12-13-letniego syna, a raz jeszcze z perspektywy nauczyciela, WF-isty, młodego WF-isty, który jest oskarżony przez matkę o to, że fizycznie i psychicznie znęcał się nad jej synem. I teraz za każdym razem, gdy, co ciekawe, sytuacje, sceny się nie powtarzają, ale te puzzle, za każdym razem widziane oczyma innego z tej trójki bohaterów, pozwalają nam układać sobie taką układankę, ale jesteśmy zwodzeni przez reżysera, zastawia na nas mnóstwo pułapek, gdy nam się już wydaje, wiemy na 100%, kto jest winny, no bo na przykład oglądając matkę, która pełna żalu i buntu walczy z systemem oświatowym, dlaczego nauczyciel, który o to jest oskarżony, nie ponosi żadnych konsekwencji, wydaje nam się, że ma rację. Staramy się ją poprzeć. Mhm. Natomiast już za chwilę zmieniamy optykę, gdy widzimy argumenty nauczyciela i to, jak on widział tę sytuację, czy w ogóle do niej doszło. A co innego jeszcze, gdy patrzymy oczyma tego 12-latka zbuntowanego, którego dziwne bardzo zachowania niekoniecznie muszą wskazywać na to, że jest ofiarą szkolnych prześladowań. Film bardzo inteligentny, ale wymagający niesamowitego skupienia. Aby poskładać te wszystkie puzzle, potrzeba maksymalnej koncentracji, ale proszę mi wierzyć, jest... Frajda to może złe słowo w tym przypadku, bo to jest dramat tak naprawdę, bardzo poważne tak, kino i frajdy tu żadnej takiej mieć nie będziemy, natomiast taką intelektualną zabawę, to, że nam się uda wreszcie, być może uda nam się złożyć tę układankę i zrozumieć motywację poszczególnych bohaterów i to, co tak naprawdę się wydarzyło, bo tak jak powiedział reżyser w jednym z wywiadów, to co nam się wydaje, to nam się tylko wydaje. Za każdym razem, co kwadrans, zmieniamy swój własny pogląd czasami o 180 stopni. Niesamowity film, scenariusz nagrodzony na festiwalu w Cannes. Myślę, że był no, takim uwypukleniem tej najwartościowszej cechy tego filmu. A my teraz uwypuklimy ten moment naszego programu w sposób szczególny, bo będzie to oczywiście czas na pytanie konkursowe zadane przez naszego gościa. A pytanie będzie krótkie i proste. Wymieniliśmy kilka tytułów filmów Hirokazu Koredy, ale tylko za jeden z nich, mimo że jest ulubieńcem kaneńskiego festiwalu, tylko za jeden z nich otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu. O jakim tytule mowa? No myślę, że nie powinni Państwo mieć specjalnie problemów z odszukaniem tej informacji i napisaniem do nas prawidłowych jak najbardziej odpowiedzi. Czekamy. Tradycyjnie pod adresem czas na seans, małpa
czasnaopole.pl. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy oczywiście upominkami od sieci Kin Helios, do czego Państwa szczególnie zapraszamy. No a my, żegnając się, możemy powiedzieć, że to było naprawdę, bo powiedziałeś o tym ostatnim filmie, który kończy ten kwiecień w kinie Konesera, to ja mam teraz życzenie, żeby równie dobry był maj pod względem tytułu i różnorodności w tym cyklu, który nas nie zawodzi. W kwietniu nas nie zawiedzie, no bo jeszcze seanse przed nami oczywiście, ale te tytuły wybrane, to można było powiedzieć rzeczywiście wisienki na filmowym torcie. Tak, mimo prawda? Że zima tego roku przedstawiała się bardzo imponująco. Myślałem, że repertuar wiosenny tego nie przebije, ale gdy widzę teraz plany na maj, czerwiec już jeszcze niedopracowane, ale już są, oj, będzie się działo w kinie Konesera. No, aż ciężko mi sobie wyobrazić, że może być jeszcze lepiej od tego. Dariusz Romanowski, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję pięknie. Państwa i naszym gościem, a my zapraszamy już na kolejne filmowe spotkanie za tydzień.